Wyjątkowy gest marszałków w SPOiPiS. Kolejny dzień szczepień przeciw COVID-19. Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zaszczepią się nawzajem. Wtorek to kolejny dzień szczepień przeciwko COVID-19. Rozdysponowane mają zostać ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek w nocy, i część z drugiej, poniedziałkowej dostawy. Wieczorem wspólnie mają zaszczepić się marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były marszałek Izby Stanisław Karczewski. Na żywo pokaże to Polsat News w debacie dnia, o godzina 19.50. Transmisja także na stronie głównej interia.pl. Ogólnopolska akcja szczepień rozpoczęła się w niedzielę rano po tym, jak pierwsza licząca 10 tysięcy ampułek partia szczepionki firm Pfizer i BioNTech dotarła do tzw. szpitali węzłowych, które koordynują przedsięwzięcie. W niedzielę rano jako pierwsza szczepienia otrzymała grupa lekarzy i pielęgniarek z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, następnie szczepienia kontynuowano w innych częściach kraju. W sumie tego dnia, według szacunków Ministerstwa Zdrowia, zabiegi przyjęło ok. 2000 pracowników służby zdrowia. W poniedziałek rano do Warszawy samolotem dotarł kolejny, liczący 300 tysięcy dawek transport szczepionek. Tego samego dnia część z nich trafiła do hurtowni farmaceutycznych, a pierwsze fiolki już we wtorek zostaną zaaplikowane kolejnym medykom. Na ukończeniu jest bowiem pierwsza, piątkowa partia szczepionek. We wtorek wieczorem w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zabieg przyjmą senatorowie Grodzki i Karczewski. Obaj są lekarzami i mają zaszczepić się nawzajem. Na żywo pokażą to interia.pl, polsatnews.pl i Polsat News w debacie dnia, o godzina 19.50. W poniedziałek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu szczepienie otrzymała senatorko, profesor Alicja Chybicka, kierownik tamtejszej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej Przylądek Nadziei. Zapewniła, że czuje się świetnie, nie wystąpiły u niej żadne niepożądane objawy. Jaki jest plan szczepień? Zgodnie z przyjętym w połowie grudnia Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności tzw. Grupa 0 szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia, np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W kolejnym etapie pierwszym, zabieg mają otrzymać m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat w kolejności od najstarszych i służby mundurowe, w tym żołnierze oraz nauczyciele. W etapie 2 szczepionki dostaną osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi i zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie 3 szczepieni mają być przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych. Jak zapisać się na szczepienie? 15 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Zgłoszenia, jak informował szef KPRM Michał Dworczyk, można będzie dokonać za pośrednictwem infolinii, u lekarza POZ oraz poprzez stronę internetową lub internetowe konto pacjenta. Szczepienia będą realizowane w przychodniach POS, szpitalach, szpitalach rezerwowych, a także u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. Wśród punktów, które będą prowadziły szczepienia, będą też prywatne przychodnie, takie jak LuxMed, Medicover, powiedział Dworczyk. Szczepionka, wyprodukowana wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech, transportowana jest do Polski z belgijskich magazynów Pfizera w Puls. W Unii Europejskiej rozprowadzana jest pod marką Comirnaty, która stanowi połączenie terminów COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów Comunity wspólnota i Immunity odporność. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA mRNA, z instrukcjami wytwarzania białka z SARS-CoV-2,
wirusa wywołującego chorobę COVID-19, co mirnaty nie zawiera samego wirusa. Szczepionkę podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne.